Dobry wieczór jeszcze raz. Jeszcze raz się przedstawię, Wojciech Saramonowicz. Jestem pracownikiem Instytutu Pileckiego i Warszawskiej Szkoły Filmowej. Mam zaszczyt powitać naszych gości. Pan profesor Piotr Madajczyk jest z Polskiej Akademii Nauk. Jest specjalistą stosunków polsko-niemieckich. Jest z Zakładu Badania... O właśnie. Pan doktor Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a jednocześnie filmoznawca. I pan Tomasz Słomczyński, który jest redaktorem naczelnym magazynu Kaszuby.pl, przyjechał do nas z Kartus. Witam panów serdecznie, witam państwa. Szanowni państwo, tutaj my w tych naszych w obrazach historii pokazujemy filmy historyczne i zastanawiamy się zawsze, czy te obrazy, które zostają po obejrzeniu tych filmów u nas w głowie, to prawda, czy nie. Jak to wygląda w przypadku tego filmu, w przypadku Kamerdynera? Czy mamy tutaj historię 45 lat? No i właśnie, czy ona jest, na ile ona jest zmitologizowana, a na ile opowiada historię prawdziwą, no, fragmentu, no właśnie, teraz pytanie, czyjej historii? Tak, kaszubskiej historii, czy polskiej historii, tak? Czy niemieckiej? Czy nie, w połączeniu, tak, przyplatające się z niemieckim. Trzeba mikrofon. Przepraszam, nie zauważyłem, żeby nie włączony mikrofon. Tak, to jest dobre pytanie, bo to jest taka trudna chyba też dla filmowca opowieść o losach kaszubskich, o losach polskich i przeplatających się z losami niemieckimi. I mówienie, znaczy to w ogóle o prawdzie. Właściwie tutaj by trzeba zadać trochę inne pytanie. Czy reżyserowi udaje się znaleźć takie symbole, które nawet nie będą wiernie odpowiadały temu, jak dane wydarzenia przebiegały, ale no pokażą pewną prawdę taką szerszą, prawda, trochę dotyczącą znaczenia tego wydarzeń. Tutaj to bardzo wyraźnie było, właściwie przez cały czas jest próba znalezienia takich symboli. Przyznaję, że ja trochę mam, znaczy niewątpliwości, to by źle zabrzmiało, ale wiadomo, że ja patrzę trochę z innej perspektywy, prawda, wiedząc trochę o tych wydarzeniach, więc zawsze jest trudne pytanie, jak to jest dla osoby, która wie mniej. Natomiast tutaj to było widać i w I wojnie światowej. Właśnie próba takich krótkich ujęć, które pokażą to doświadczenie I wojny światowej, końca Wersalu i chyba najwyraźniej to było widać właśnie przy Piaśnicy. Bo jeżeli ktoś by chciał zapytać, czy tak wyglądała zbrodnia w Piaśnicy, to odpowiedź będzie nie. Nie taki był jej przebieg. Natomiast jeżeli szuka się pewnej symboliki, zwracam uwagę, że tam się między innymi pojawiają postacie psychicznie chorych, prawda? Bo tam jest przecież ogromna część, przeplatanie tego i sygnalizowanie w ten sposób widzowi, co się tam działo. Wydaje mi się, że zostało to dobrze pokazane. Oczywiście można zawsze też no zapytać, czy nie można było więcej, czy nie można było dobrać jeszcze innych i trochę znowu połączyć. Moja ocena jest perspektywą, chciałem powiedzieć, centralno-polską, warszawską, prawda? Jednak co prawda osoby znającej te zagadnienia szerzej, ale jednak osadzoną w tym doświadczeniu. Domyślam się, że no chociażby właśnie z perspektywy kaszubskiej mogą się pojawić trochę inne oceny, czy może odczucia, co jest ważne, o czym jeszcze należało powiedzieć. No właśnie,
Zapytalibyśmy w takim razie Tomka, jak wygląda perspektywa kaszubska, odbiór tego filmu tam. Więc jakby na początku trzeba sobie powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak jednorodna grupa Kaszubów. Można powiedzieć, że Kaszubi mówią to albo myślą tamto, ale Kaszubi to jest ćwierć miliona ludzi i oni też są wewnętrznie zróżnicowani. Kiedy będę używał słowa, że u nas na Kaszubach albo my Kaszubi, to będę mówił o większości. Zawsze są marginalia, które różne grupy mają różne poglądy, u nas też. W każdym razie być może problem z tym filmem na Kaszubach, bo oczywiście on jednym się podobał, jedni lubią oglądać takie filmy o miłości kostiumowe, inni wręcz przeciwnie, więc o tym nie mówię. To każdy ma swoje zdanie. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o ocenę przedstawień historycznych w tym filmie, to być może problem polega na tym, że ten film był przedstawiony jako epopeja kaszubska. I tak przez ostatnich kilka lat na Kaszubach myśmy czekali na epopeję kaszubską. Natomiast zobaczyliśmy film o miłości, gdzie większość scen jest kręcona w niemieckim pałacu, a Kaszubi grają rolę być może z ambicjami na pierwszy plan, ale jednak głównie w większości są to role drugoplanowe. I być może stąd jest to rozczarowanie, bo być może czegoś więcej się spodziewaliśmy. No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o te przedstawienie historyczne, nie chcę dłużej zanudzać, to są dwie rzeczy, których zabrakło i to się przewija i w publicystyce naszej pomorskiej i w rozmowach z różnymi ludźmi, które przeprowadzam. I to jest po pierwsze dramat podpisywania niemieckiej listy narodowościowej i wcielania do Wehrmachtu, co było bardzo mocnym, do dzisiaj odczuwalnym, dosłownie do dzisiaj odczuwalnym doświadczeniem i tego tutaj nie ma, a także to bardzo bolesna sprawa, chodzi o 45 rok, wkraczający Rosjanie wyżywają się na Niemce i na Niemcach, a w rzeczywistości Kaszubki dzieliły ten los i jakby tutaj też jesteśmy tacy bardzo, znaczy twórcy filmu być może podjęli jakąś taką decyzję, że znowu opowiemy o tym tragicznym losie Niemek, a nie Kaszubek, a rzeczywiście tam była Trzecia Rzesza w 1945 roku, to nie była Generalna Gubernia i jak Rosjanie wkraczali, to wkraczali na teren Niemiec, tak przynajmniej im się wydawało. I nie rozróżniali między Kaszubkami a Niemkami i często Kaszubki dzieliły ten los. I jakby to są dwie pierwsze rzeczy. Trzecia rzecz jeszcze, to pan profesor przed naszym tutaj spotkaniem powiedział, że trochę to jest zaznaczone, ale to też jest tak tylko zaznaczone, że rzadko się zdarzało, żeby Kaszuba zajmował tak wysokie stanowisko w administracji po 1920 roku. Kaszubi byli bardzo rozczarowani stosunkiem, jakim Polacy darzyli Kaszubów po 1920 roku i to też było zasygnalizowane, kiedy Miotkę mówi, gówno wiecie o Kaszubach, coś takiego, takie stwierdzenie pada i to jest chyba to symboliczne zaznaczenie, o którym pan profesor mówił, ale na Kaszubach też się mówi o tym, że trochę za mało na ten temat. Czy może ja tylko do wyjaśnienia dla tych, którzy nie wiedzą, bo rzeczywiście pierwowzór, znaczy tutaj też z prawdą trochę to się rozmija, ponieważ pierwowzór postaci starego Kaszuby właściwie umarł już na początku lat 20. Umarł w rozgoryczeniu, właściwie odsunięty właściwie na końcu Polska w osobie prezydenta Wojciechowskiego zdecydowała się udzielić, znaczy wspólnie go materialnie, bo on po prostu... Mówimy o Antonim Abrahamie, czyli Bazylim Miotkę. Tak, czyli Bazylim Miotkę, więc rzeczywiście tam jeszcze bardziej widać taką skondensowaną te losy osoby, która zaangażowanego ogromnie, który się zupełnie nie odnalazł w tej właśnie sytuacji, o której pan mówił. Ja oczywiście wrócimy jeszcze do historii, bo chciałem, żebyśmy przeanalizowali potem historię Kaszubów, ale chciałem zapytać jeszcze Łukasza o to, bo ty dwa razy widziałeś ten film. Właśnie to ciekawe, co się widzi za drugim razem, czego się za pierwszym nie widzi. Dużo szczegółów, których się nie widzi za pierwszym razem po prostu.
bo ty rozmawiałeś też z Filipem Bayonem na temat tego filmu. On coś... No i musimy pamiętać, że dla Filipa Bayona to jest logiczne dopełnienie tych jego wszystkich filmów, które się dzieją na polsko-niemieckim pograniczu, bo wracając do tego, że historyk nigdy nie będzie usatysfakcjonowany, a jeszcze mniej będzie usatysfakcjonowany ktoś, kto pochodzi z tego regionu, bo ma zbyt wiele rzeczy do powiedzenia, to Filip Bayon zrobił dla historii polsko-niemieckiego pogranicza więcej niż mogli zrobić historycy. On był tym kimś, kto to wprowadzał do takiego codziennego imaginarium Polaka. My mieliśmy dużo filmów dziejących się na pograniczu, realizowanych w latach 50., 60. Mieliśmy bardzo dobre filmy o masakrze w Bydgoszczy, mieliśmy filmy śląskie Kazimierza Kuca, ale Bayon miał to szczęście, że on wprowadził do nas, do polskiego wyobrażenia też Niemców, którzy na tamtych terenach mieszkali. Niekoniecznie wprowadzał Ślązaków, niekoniecznie Kaszubów. I film, który tutaj przed chwilą Państwo oglądali, on automatycznie jest najbardziej porównywalny chyba z najważniejszym filmem Filipa Bayona, czyli z Magnatem, w wersji telewizyjnej Biała Wizytówka. Filmem, który chyba stał się pierwszym w Polsce takim przełomem pokazującym choćby jedną rzecz. My zazwyczaj wyobrażaliśmy sobie arystokratów jako Polaków. Po tym filmie po raz pierwszy zaczęliśmy sobie ich wyobrażać jako Niemców. Czyli że nie Polacy panują w jakichś zamkach na Kresach Wschodnich, ale pojawili się nagle Polacy, którzy są poddanymi niemieckich arystokratów. Filip Bayon, podobnie jak w wypadku Magnata, też ma tego materiału w tym filmie za dużo i też nie jest w stanie wszystkich zadowolić, chociaż wprowadza go w takich ilościach, jakie to jest tylko możliwe i myślę, że za parę lat, kiedy się pokaże serial w końcu, bo będzie realizowany, to myślę, będziemy w stanie tego wszystkiego doświadczyć więcej. Już został nakręcony. Tam trwają liczne przepychanki z montażem w tym momencie. Tak, jest dużo bardzo materiałów, ale też, wiecie Państwo, no, wybór reżysera jest prosty. Myślę, że wiedza Filipa Bayona, o czym Pan Profesor wie najlepiej na temat tych spraw, była duża. On wiadomo, że tworzył fikcję. Zrobił rzeczy pewne lepsze, bo Bazyli Miotkę poradził sobie rzeczywiście lepiej w drugiej RP niż Antoni Abraham. Tworzył rzeczy bardzo ciekawe, które w Polsce nie są ciągle opowiedziane. Nie było niemieckiej listy narodowościowej, ale była służba w niemieckich siłach zbrojnych w okresie I wojny światowej. To jest też rzecz, którą sobie jeszcze kompletnie nie poradziliśmy. I jest to przede wszystkim rzecz niesamowita. I uważam z punktu widzenia historyka akurat bardzo ciekawa, że tym głównym polskim filmem zrealizowanym na stulecie niepodległości naszego kraju, z uwagi na niezrealizowanie innych filmów, jest film o Kaszubach. Film, który musiał pójść w tym kierunku, że będzie jednak głównym bohaterem będzie wyrazisty arystokrata z niemieckiego zamku, bo Filip Bayon po prostu lubi takich bohaterów. Ale kończąc ten temat, może młodemu bohaterowi, autorowi głównej roli, znanemu nam z filmów Patryka Wegi chociażby, nie udało się ukraść tego filmu, ale Janusz Gajos tam stał grzecznie z tyłu i stwarzając postać, która w wieku 79 lat gra bardzo autentycznie 40-latka, ukradł całość tego filmu. I dla Kaszubów myślę, że rzeczą ważną jest to, że przede wszystkim ten film powstał. To nie jest taki film Kaszebę z roku 70 roku, który był właściwie jednym z niewielu, czy adaptację Żeromskiego, czy serial o Gdyni, który miał miejsce parę lat temu, bo Kaszubowie prawie tutaj się już doczekali równouprawnienia i może w serialu będzie troszeczkę lepiej. W serialu będzie więcej szczegółów obyczajowych chociażby. Języka kaszubskiego będzie więcej, bo tutaj jednak ten język kaszubski występuje głównie jako dekoracja, a dialogi są toczone w języku polskim i niemieckim. Tego z kaszubskiego w serialu będzie chociażby więcej. Uczmy się kaszubskiego. Ja już nie godam po kaszewsku, ale ja se uczę. To tak a propos uczenia. Ale właśnie pytanie ode mnie, czy Janusz Gajos dobrze przyswoił? Nie mi to oceniać. Nie mi to oceniać. Naprawdę. Ja sam się dopiero uczę kaszubskiego. Ale jednej rzeczy muszę powiedzieć i muszę to wtrącić. Nie powiedziałem na samym początku. Jest zgoda na Kaszubach co do tego, że to jest wspaniale, że ten film powstał. I jest naprawdę duża satysfakcja. Oczywiście będziemy dyskutować na temat tego, co zabrakło, ale to nie zmienia absolutnie faktu, że wszyscy są zgodni co do tego, że nareszcie pokazujemy siebie Warszawie, Krakowowi, Wrocławowi, Poznaniowi i tak dalej. Tak, bo jesteśmy przy tym problemie, że ten dla różnych społeczności ten film ma różne znaczenie. I tak jak właśnie na Kaszubach, to jest to, o czym tutaj Pan powiedział. Natomiast ja może pokazując z innej strony, bo zresztą nie do końca, jaka była moja idea współpracy przy filmie. Ja nie byłem jako konsultant, który mówi,
jak coś wygląda, jak ludzie się ubierali, jak się zachowywali, czy nie daj Boże w takie zagadnienia. Zresztą sądzę, że na Kaszubach można znaleźć mnóstwo osób, które wiedzą to znacznie lepiej niż ja. Moim zadaniem było to spojrzenie, jaką rolę on odgrywa w pozostałej Polsce, czego można nie zrozumieć. Więc w tym momencie idź do gazet, idź do stacji radiowych, idź do telewizji i wyjaśniaj, co to są Kaszubi, co się działo w końcu I wojny światowej, co się działo na końcu II wojny światowej, co to była Piaśnica. Prawda? I krótko mówiąc, to tutaj to ma zupełnie inne właśnie. Tutaj włączamy do naszej narracji, poszerzamy ją o to doświadczenie kaszubskie. Ale właśnie, spróbujmy prześledzić tę historię tych 4,5 dekady. Historia zaczyna się w 1900 roku. Kim są wtedy Kaszubi? Jaką mają świadomość? Czy mają swoją świadomość swojej odrębności już wtedy? Odrębności od Niemców, od Polaków. No od Polaków to państwa polskiego nie było. Było silne państwo niemieckie. Jak wyglądali w 1900 roku Kaszubi? Proszę. Kilkadziesiąt lat przed 1900 rokiem Florian Cejnowa budzi Kaszubów i jest nie do końca zrozumiany, nie osamotniony w swoim działaniu, no ale zasiewa ziarno. Potem Młodo Kaszubi, czyli ruch z przełomu wieków XIX i XX wieku, zwykli mówić, że on zasiał ziarno, które dzisiaj kiełkuje, a więc już kilkadziesiąt lat czekało. Oni pierwsi mówią o tym, że Kaszubi są po pierwsze odrębni od Niemców, że to jest jakiś byt osobny, a potem skłaniają się do tego, że ich miejsce jest przy Polsce. Ale w 1900 roku w Kartuzach w mojej miejscowości po polsku mówi 3-5% ludzi. Większość mówi po niemiecku, zdecydowana, po niemiecku i kaszubsku. I potem w 1920 roku, jak wkracza tu polskie wojsko, witane kwiatami, to nie bardzo może się dogadać z tymi ludźmi, których wyzwala od niemieckości, czyli wprowadza tu Polskę, ale okazuje się, że ci Polacy mówią innym językiem. Bo mówią po niemiecku, bo chodzili do niemieckich szkół i mówią po kaszubsku. Kaszubski jest niezrozumiały. I szereg problemów potem z tego wynika. Z punktu widzenia historyka, no jest też ten istotny element taki, nazwijmy go klasowy, bo to nie jest w filmie, rzeczywiście wyższe warstwy, one są niemieckie, zresztą jeżeli Kaszubi awansują, no to oni w tym momencie też zniemczają się, natomiast wieś tam jest właśnie, ona jest kaszubska i to jest niewątpliwie tworzy taką korzystną sytuację dla rozróżnienia, my, oni. Ale oczywiście, zresztą to w filmie widać, ale to wydaje mi się było widoczne, że właśnie Kaszubi też nie są żadną zwartą jednością, są i niemieccy Kaszubi, są i polscy Kaszubi. I też było w filmie widać, co mi się bardzo spodobało, że na początku ten Miotkę nie porywa za sobą tak tłumów. On stoi pod tym kościołem, rozdaje te gazety, a ci Kaszubi biorą te gazety i tak jak to Kaszubi, tak? Z dystansem podchodzą do tych polskich gazet. I to bardzo duża różnica dla ludzi z kongresówki. Znaczy pamiętajmy, że my jesteśmy wychowani na obrazie tego okresu austro-węgierskim, który jest bardzo pozytywny, na obrazie walki Piłsudskiego i innych z caratem, na Wielkim Księstwie Poznańskim, ale nagle pojawia się zupełnie inny kawałek Polski, bo to jest też teren, który należał do Polski przed rozbiorami. Notabene ja mam jedną pretensję do Filipa Bajona, że on nie wykorzystał różnicy religijnej między dworem a wsią. To jednak z całym szacunkiem raczej główni bohaterowie z pałacu braliby ślub protestancki w protestanckim kościele i to była też porządna różnica. Ale to jest rzecz, która dla Polaków, która bardzo mocno zbliżała Kaszubów i Polaków. Bardzo silna do tej pory religijność kaszubska. Zresztą, tak mówiąc szczerze, dziękować trzeba Bogu za to, że Kaszuby ocalały, bo wprawdzie tam było i niemczenie, i polszczenie, i różnego rodzaju zbrodnie, ale ten rejon uniknął ingremio wysiedlenia w okresach różnych wojen i po 1945 roku. I my możemy na jego przykładzie w ogóle śledzić, jak te naturalne procesy narodowościowe wyglądały, czego nie możemy mówić o wielu innych miejscach naszego kraju. No, potem przychodzi pierwsza wojna i podejrzewam, że już wtedy zaczynają się zaczyna być wiadomo, że jest szansa na to, żeby powstała Polska, tak, bliżej 18 roku,
to Kaszubi zaczynają się zastanawiać, co dalej, tak? Co mają wybrać, bo wiedzą, że sami nie mogą liczyć na jakąś autonomię, odrębność jakąś zupełną, więc wiadomo, że będą w którymś z tych państw. Czy tak było? Służba w okopach w armii pruskiej, tak się uważa, skutecznie ich zniechęciła do dalszych, nawet jeżeli mieli jakieś proniemieckie, to potem ci ludzie wracają w 1918 roku, tak, i wtedy pojawia się temat Polski, bo widzą, że za Miedzą powstaje nowy kraj i jakby to te dwie rzeczy się nakładają. Ale ja tak sobie myślę, że dzisiaj to jest oczywiście już nieaktualne, ale wtedy to był taki patriotyzm polski trochę z wyboru. To znaczy, to jest trochę inaczej niż było, trochę inaczej niż tutaj, gdzie żyliśmy w jakiejś mitologii powstań narodowych, walki z uciemiężeniem i tak dalej, prawda? Też te różnice klasowe tutaj i szlachta, i arystokraci, i średnia szlachta, i drobna szlachta, i chłopi mówili tym samym językiem jakby i wierzyli w tego samego Boga. Na Kaszubach wszystko było inaczej, ale w pewnym momencie Kaszubi za namową młodo-Kaszubów, tego ruchu właśnie młodo-kaszubskiego tak zwanego, postanowili, że będą, że ich miejsce jest przy Polsce. I to jest trochę taka, wynik trochę operacji bardziej rozumem niż sercem, wydaje mi się. Potem to się zmienia, oczywiście dzisiaj absolutnie sercem, ale to niekoniecznie tak musiało być w drugiej dekadzie XX wieku. Można przypomnieć tylko tą formułowaną, ale na Pomorzu niekiedy uwagę, że pewnym skłaniać mogło do takiej decyzji to, że można było być Polakiem i Kaszubą, natomiast znacznie trudniej było być Niemcem i Kaszubą, prawda? Więc tutaj to było w pewien sposób łatwiejsze dla pogodzenia, jakkolwiek zgoda bardziej rozum niż serce. Ale Kaszubą, nie? Tak, Kaszubą. Tak. W kongresówce nie ma takiego dylematu. Jestem Polakiem i Polakiem, a tu jest Kaszubą i Polakiem. Lepiej to rozegrała, przy wszystkich wadach rozegrania polityki polskiej na Pomorzu, Polska w wypadku Kaszubów niż w wypadku Ślązaków, no, czy mieszkańców Prus. To też oczywiście pewna generalizacja, ale w pewnym momencie był problem z tożsamością pomiędzy, która była tworzona na Śląsku. Ona była bardzo często wykorzystywana przez Niemców politycznie w latach 30. Więc myślę, że to do tej pory, myślę, jak patrzymy się na podejście tak zwanej polskiej prawicy do kwestii kaszubskich, no ono jest zdecydowanie bardziej akceptujące niż w przypadku śląskich tendencji, które się pojawiają. No tak, ale jak patrzymy na te, gdyby tak ustawić hierarchię społeczności żyjących na granicy nie terytorialnej, ale kulturowej i tożsamościowej, to jednak będzie, Kaszubi są najbardziej przesunięci w stronę polskości, prawda, przez Górnoślązaków, gdzie te podziały już były znacznie mocniejsze, na społeczności Mazurów kończąc, gdzie ruch polski był największy. Więc tutaj chyba ta akceptacja była w pewien sposób najbardziej naturalna, tak, bo tam najsilniejsze było nastawienie propolskie. Idąc dalej, w 19 roku zostają wyznaczone granice. No właśnie, i tutaj się też pojawia jedna ciekawa rzecz, której w filmie nie ma. Pojawia się na tych ziemiach armia Halera i ciekawa, ale smutna rzecz, że dosyć szybko ci ludzie zniechęcają się do tej armii, bo ona występuje w pewnym momencie prawie że jak okupant. Tak. Jak to wyglądało? No, Jan Karnowski, taki publicysta i też polityk, publicysta, intelektualista przede wszystkim, należałoby powiedzieć, literat kaszubski, stwierdził, że w ciągu 3 miesięcy Wojsko Polskie w 1920 roku zrobiło to, czego przez 300 lat nie udało się Niemcom, czyli zniechęciło do siebie. Rzeczywiście tam jest taka sytuacja, że zachował się sprawozdanie z Komisji Pomorskiej w pewnym momencie, kilka miesięcy, 4 miesiące bodajże po zajęciu przez polskie wojsko do Warszawy docierają sygnały, że coś jest nie tak, bo Kaszubi już nie chcą być w Polsce, tylko zwracają się do Wolnego Miasta o przyłączenie Kaszub do Wolnego Miasta Gdańska. Wysyłana jest ta komisja z Warszawy, jadą posłowie, senatorowie i sprawdzają. 19 osób bodajże, z różnych partii, kilkanaście w każdym razie. Siedzą tam 3 tygodnie i zbierają materiały, co też Halerczycy narobili
na Kaszubach. No i obraz jest przerażający. No i to sprawozdanie jest dostępne, nawet jest dostępne w internecie bodajże, można sobie poczytać. No, żołnierze stosowali kary chłosty na przykład, porywali dziewczyny, zakładali domy publiczne we wsiach i tak dalej, i tak dalej. To byli żołnierze oczywiście, którzy przez ostatnich 5 lat byli na froncie we Francji, więc to byli ułani z fantazją, to byli ludzie, którzy byli też w większości, nie wszyscy, ale kulturowo trochę odmienni, inaczej funkcjonowali niż miejscowi. I tu się zaczynały schody w tym momencie. Tylko może, znaczy bo tak, jesteśmy trochę przy 18 roku i setnej rocznicy i wydarzeń ówczesnych i może jednak no, warto powiedzieć, że znaczy, używamy tego określenia Wojsko Polskie, to nie jest Wojsko Polskie w 18 roku, to jest zebranie najprzeróżniejszych formacji, prawda, z niektórych niektóre są nie tylko Armia Halera, bardzo słabo pod kontrolą i to się dzieje nie tylko na Kaszubach, to się dzieje tak, że zresztą jak Armia Halera poszła dalej na wschód, to jeżeli ktoś miał na wschodzie jakieś jeszcze sympatie, to z myślą może jakaś federacja, jakieś połączenie, to Armia Halera mu kontakt z nią bardzo szybko wybijał z głowy takie sympatie, ale to jest ten 18 rok, gdzie to nie jest sytuacja, istnieje naczelne dowództwo wydaje rozkazy, one schodzą w dół, są kontrolowane, nawet jak naczelne dowództwo próbuje zapanować nad sytuacją, to co się na dole jest bardzo mocno się różni od nawet przywołujących do porządku i grożących rozkazów, które będą się pojawiały w regularnych odstępach, a co to znaczy jak się rozkazy są powtarzane w regularnych odstępach, to znaczy, że nie działają, prawda? Mhm. Więc zgoda, to jest, znaczy, tak było na Kaszubach, tylko to jest sytuacja tej anarchii i zbierania się państwa od podstaw właśnie po 18 roku. W czasie pierwszej wojny przez Kaszuby w zasadzie nie przechodził żaden front. Tak. To też trzeba pamiętać, tak? Także Kaszubi z otwartymi oczami, ze zdziwieniem zobaczyli, co to jest frontowe wojsko. No i dalej, dwudziestolecie międzywojenne. I tutaj ciekawa rzecz, bo w filmie jest to bardzo wyraźnie zaznaczone, że przez reakcję Bazylego Miotkę, który przyjmuje tego wysłannika z Warszawy, tak, i mówi, że to jest ziemia hrabiego, była i dla niego jest, i to jest kradzież, tak. I właśnie. Czy rzeczywiście tak było z tymi ziemiami no, poniemieckimi, po arystokracji niemieckiej? Jak to wyglądało? Mi się wydaje, że tutaj nie tyle chodzi o arystokrację niemiecką, tylko na tych ziemiach istnieje jednak, mimo tych napięć, które widać na filmie, poczucie pewnej takiej wspólnej regionalnej przynależności. Jesteśmy stąd, prawda, w związku z tym no nie można tak zrobić, że po prostu przyjdzie ktoś z zewnątrz i powie zabieramy wam tą ziemię. I to te napięcia było widać i właśnie najprzeróżniejszych, właśnie wspomniane południowe powiaty mazurskie przyłączone do Polski, tak samo poczucie pewnej wspólnoty, brak zaufania ze strony władz centralnych, że to są jacyś tacy dziwni, niepewni, prawda, nie tacy właśnie jak jednoznaczni tożsamościowo jak u nas. Natomiast przyznaję, że jednej rzeczy mi tutaj, jeżeli chciało się pokazać, to trochę mi zabrakło od drugiej strony. Gdyni. Prawda? Bo Gdańsk jest w dużych ilościach, ale Gdynia to jest przecież chyba ogromnie ważne doświadczenie tego regionu, który ma go zmienić, który jest takim potężnym impulsem. On też trochę zmienia pod względem ludnościowym, bo sporo osób napływa z zewnątrz, to jest ta szansa Gdynia. W każdym razie Gdynia to jest bardzo ważne doświadczenie, a tutaj właściwie nie ma tego. Ale jest szansa, że będzie w serialu, bo w książce Kamerdyner jest Gdynia. Scenarzyści napisali książkę Kamerdyner, ona można sobie ją nabyć, przeczytać i tam rzeczywiście Mateusz Kroll nie pracuje w Tartaku, on pracuje potem, ale Bazyli Miotkę jest urzędnikiem nie w Pucku, ale w Gdyni. I on się spotyka w Gdyni z Krolem i jest opis tej właśnie żywiołowej budowy Gdyni. Dlatego jeżeli chodzi o Gdynię, tak, Gdynia jest absolutnie jednym w panteonie najważniejszych doświadczeń XX wieku na Kaszubach, tak? I w książce była, więc mam nadzieję, że w serialu będzie Gdynia.
Tartaki są tańsze scenograficznie. Pamiętajmy, że miasto Gdańsk się bardziej dołożyło niż miasto Gdynia. No tak. Na to w Gdańsku lepiej brzmią niemieckie dialogi niż w Gdyni by brzmiały. No właśnie, ale i druga połowa, znaczy lata 30., kiedy zaczyna się w Niemczech rodzić faszyzm. Jak, czy coś się zmienia wśród Kaszubów? Jak to właśnie wygląda? Ale to chyba widać w filmie, prawda? Jak znowu trudno było robić dokładny opis, w jaki sposób ideologia narodowo-socjalistyczna zaczyna oddziaływać na mniejszość niemiecką. Natomiast pewne pokazanie także przy zestawianiu listy, prawda, według której będą później właśnie listy do likwidacji polskich elit. Tam widać ten proces oddziaływania, takiego troszeczkę, dobrze, można dyskutować, bo tam jest pokazana jako taka wymuszona radykalizacja, prawda, gdzie właściwie my nie chcemy naszych sąsiadów wpisywać, ale w pewnym momencie musimy. Ale no, znowu jest pytanie, czy można, według mnie te symbole są jasno pokazujące, co się dzieje, ale oczywiście to można też subiektywnie odbierać inaczej. Chociaż akurat tutaj w filmie mamy bardzo mocno, moim zdaniem intencja reżysera jest jasna, zło jednak przychodzi z zewnątrz. Tak jak złem jest głupi pan ze spółki zarobkowej, która przejmuje ziemię hrabiego, tak syn głównej Adama Wronowicza, głównej postaci hrabiego, jest też zły po tym, jak wyjeżdża do Niemiec. Jest jednak ta próba pokazania, że tutaj wewnętrzne sprawy są rozwiązywane dobrze, chociaż nie do końca to jest też prawda, bo mamy pokazaną próbę samosądu na Bazylim, a potem rewanżu. Więc to bywało bardzo różnie. Kaszuby nie były jakimś najbardziej zradykalizowanym regionem pogranicza polsko-niemieckiego stanowczo, jeżeli chodzi o te wpływy. Raczej problemy większe działy się na Górnym Śląsku, gdzie były jednak bardzo potężne kwestie związane z mniejszością niemiecką, mniejszością polską po stronie niemieckiej, walkami wewnątrz Polaków, korfantowo-grażyńskimi. Bydgoszcz była takim miejscem, gdzie nastąpiło bardzo potężny wybuch wzajemnej niechęci między Polakami i Niemcami, Bielsko-Biała. Kaszuby raczej nie. Ja myślę, że to jest kwestia bardziej do analizy przez historyków, ale tym większym zaskoczeniem dla bardzo wielu Kaszubów była skala zbrodni, jakie zostały tam popełnione w roku 1939. Głównie dlatego, że one były totalnie nieistniejącym w wyobrażeniu kaszubskim sposobem rozwiązywania spraw. Polacy ze Śląska, czy Niemcy ze Śląska mieli ze sobą freikorpsy, różnego rodzaju wzajemne zbrodnie i tym podobne rzeczy, więc wiedzieli, że może nie wszystko będzie przebiegało idealnie, kiedy wybuchnie wojna. Na Kaszubach tego nie było. Wchodzimy w ten okres, który już, że tak powiem, możemy dotknąć, bo ja robię notacje i nagrywam wywiady z ludźmi i jeżeli chodzi o te lata tuż przed II wojną światową, to mogę już powiedzieć, że znam te klimaty z relacji żywych, takich, które w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu przeprowadzałem z tych wywiadów. Na przykład Gowidlino, wieś pograniczna, zaraz za Gowidlinem już są Niemcy, na wschód od Gowidlina jest Polska. Z relacji wynika, że tak, dokładnie wiadomo we wsi, kto jest Niemcem, kto jest Kaszubą, czyli Polakiem. Dzieci bawią się razem, ale przyjaźnią się między w swoich własnych, że tak powiem, klimatach, tak? Ale bawią się razem. Bywają małżeństwa mieszane i zawsze to jest w jakiś sposób jest to może nie potępiane, ale jest to tematem, tak? Tematem rozmów, tematem dyskusji przy stole, przy obiedzie, że ona Kaszubka, on Niemiec, no ciekawe, co to będzie teraz, nie? Więc jakby ten temat jest, ale jesteśmy bardzo, ogromnie daleko od jakiejkolwiek przemocy. I teraz niemieccy sąsiedzi tworzą listy. Świetnie to widać na filmie. A potem ci niemieccy sąsiedzi tworzą Selbstschutz i biorą udział w mordach. Dla Kaszubów to jest szok. To jest szok. To jest tak, jak mówiłeś, że oni nie mają, im się w głowie nie mieści, że w ten sposób można postępować, bo nie mają doświadczeń, tutaj żaden front ostatnio nie przechodził, więc ostatni to Szwedzi chyba w 17 wieku. Jaka skala jest tej zbrodni?
40 tysięcy ludzi zostało zamordowanych podczas krwawej jesieni. No takie są szacunki. Znaczy, inaczej, mówimy o szacunkach. W związku z tym można powiedzieć około 40. Niektórzy, to one krążą między 30, a nawet więcej. Niektórzy mówią 50 albo więcej, więc... Ale zasadniczo... ale to też pokazuje dobrze sytuację, kiedy nawet nie jesteśmy w stanie tego, co się wydarzyło, jeżeli się nie jesteśmy w stanie określić dokładnie liczby ofiar, prawda? Szacujemy, ile to mogło być. To jakaś niemiecka dokumentacja została, jak rozumiem, potem zniszczona, groby, nie wiem, też zniszczone. Groby są wszędzie. Akcji. Groby są wszędzie. Wokół Kartuz jest kilka miejsc, gdzie leży po kilkaset znaczy, osób. Na przykład. Tutaj wskazał wyraźnie mój przedmówca specyfikę. My mamy na przykład bardzo dobrą dokumentację tam, gdzie działało państwo niemieckie, gdzie ono to robiło, na przykład wyroki sądów. Natomiast tutaj właśnie bardzo ważna sprawa jest, tam gdzie było po prostu to robione często siłami lokalnymi, to nawet bardziej niż na Kaszubach znowu jest widoczne na Górnym Śląsku, gdzie mieliśmy już naprawdę bardzo ostre sprawy. Nie mamy tego do w pełni oszacowanego, głównie dlatego, że państwo niemieckie zdało się na mechanizm pogromowy. Mechanizmy pogromowe polegają na tym, że się morduje, nie do końca to się rejestruje. Ale mamy. Po wojnie były śledztwa, komisji i tak dalej, historycy. Tylko warto powiedzieć, na Górnym Śląsku to jest około 3000 ofiar. Mówimy o tej pierwszej fazie. Tutaj jest kilkadziesiąt tysięcy, więc to jest nieporównywalnie... Właśnie to jest to zaskakujące, prawda, że tutaj jest ten niesamowity wybuch. Dla mnie najbardziej zaskakujące jest milczenie na ten temat i że nie ma w ogólnym, takim ogólnopolskim obiegu informacji na temat... Jakbym państwa zapytał, zakładam, państwo jesteście z Warszawy, co to jest krwawa jesień na Pomorzu. Zresztą dzieci u nas na Pomorzu, moje dzieciaki chodzą do szkoły podstawowej, też nie wiedzą o tym, co to jest krwawa jesień, ale wiedzą na przykład, co się działo w Lesie Kabackim. Tak? Więc jakby to tutaj błędy w programie nauczania są dla mnie przynajmniej są oczywiste. 40 tysięcy ludzi zostało zamordowane w ciągu tam 4-5 miesięcy w ramach jednej akcji. Więc jakby jest to taki akt ludobójstwa, który jest kompletnie nieobecny mimo swojego przerażającego rozmiaru. Kogo mordowano? Oczywiście nauczycieli, całą inteligencję. Całą elitę. Całą elitę. Czyli tak jak, zresztą na filmie jest mowa, nawet bogaci rolnicy, Gmurów, prawda, to są też... Mhm. Więc jakby ktokolwiek się przez 20 lat Polski, która tam była, opowiedział jakoś publicznie za Polską, ten otrzymywał kulkę w łeb. I Kaszubi, wychodząc z II wojny, są pozbawieni elity polskiej elity, tej, która opowiadała się w okresie dwudziestolecia za polskością. No i taka jest sytuacja. Mówimy o ludziach, którzy mają 200-250 tysięcy ludzi. Możemy tak szacować, że tyle jest Kaszubów, a 40%, czyli 1/4 tych ludzi została zamordowana. Co się dzieje dalej? To znaczy są włączone po tych mordach ziemi, włączone bezpośrednio do III Rzeszy. Co się dzieje z Kaszubami? Właśnie, znaczy to jest też element, to jest element, znaczy to, co napędza radykalizację. Znowu jesteśmy trochę przy polskiej pamięci i jak pamiętamy o doświadczeniu II wojny, czyli generalne gubernatorstwo, Warszawa powstaje. Natomiast mamy zarówno kraj Warty, prawda, w środkowej części mamy i to doświadczenie pomorskie, gdzie po prostu jest zupełnie inna polityka, bo tam nie ma mowy o jakichś represjach za coś, tylko w krótkim czasie wszystko, co jest kojarzone z polskością, z językiem, z kulturą, z historią, wszystko ma zniknąć. I to jest zupełnie inny rodzaj polityki. Oczywiście, skoro są to ziemie wyłączone, to jest to, o czym była mowa na początku. To jest służba w Wehrmachcie, to jest folklista. To jest ścinanie na gilotynie przy zdradzie państwa niemieckiego. No bo... To jest też cała polityka Gauleitera, Forstera i biskupa Szpleta. Zresztą to prowadzenie ewentualne, bo mamy w tej chwili akcję strony arcybiskupa gdańskiego z Włok biskupa Szpleta do Oliwy, będzie wywoływało bardzo poważne debaty i kontrowersje na ten temat. Jest przede wszystkim w wypadku Kaszubów, wracamy do tego, o czym się w Polsce ciągle, pomimo tego, że od 25 lat ruszamy, te tematy nie dyskutuje, czyli tego, w jakiej armii walczyło najwięcej obywateli II Rzeczypospolitej, bo pamiętajmy, że Kaszubi walczyli w Wehrmachcie. Ojciec księdza Jankowskiego, który jest teraz popularnym obiektem debaty z innych powodów obecnie, też zginął w ten sposób pod Stalingradem. Więc jest to rzecz, którą trzeba przypominać. To jest rzecz, do której sięgał polski rząd na uchodźstwie. On bardzo mocno o tym mówił,
ale z różnych powodów po roku 1945 to było zapominane, wyrzucane, ukrywane. Myślę, że zaraz ty nam powiesz, ale wiele pokoleń Płaszczowów po prostu nauczyło się o tych sprawach nie mówić. Oj tak, zaraz o tym powiem, ale jeszcze jeżeli chodzi o tak zwaną okupację, bo trudno mówić na Pomorzu o okupacji, to było aneksja. To była aneksja, więc o tak zwaną okupację to mamy taki obraz okupacji i ekstrapolujemy go na całą Polskę, że stoi taki starszy pan w ciemnych okularach i śpiewa na katarynce Motyka Bimber Szklanka, prawda? I tak, taki obrazek mamy, być może on pochodzi jeszcze ze starego filmu Zakazany piosenki. Otóż taki dziadek, gdyby stanął w kartuzach, to po 5 minutach zostałby zaresztowany, następnego dnia był w obozie koncentracyjnym. Z prostego powodu. Absolutny zakaz mówienia po polsku i po kaszubsku. To znaczy, i to jest ta różnica. Nie było urzędnika w kartuzach, który byłby Polakiem albo Kaszubą, nawet najniższego szczebla. I tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, musimy sobie zdawać sprawę, co to była lista narodowościowa. To był dylemat, polegał na tym. Jeżeli nie podpiszę listy, to może stać się wszystko. Mogę dostać kulkę w łeb tu na miejscu, nie mam żadnych praw. Na pewno zabiorą mi majątek, zostanę z niczym. Bardzo możliwe, że zabiorą mi dzieci, trafią do sierocińca gdzieś w Niemczech, nie będę wiedział gdzie. Ja zostanę wywieziony na roboty w jedną część Niemiec, moja żona w drugą część Niemiec, stracimy ze sobą kontakt. Kiedy znowu wszyscy się zobaczymy i czy się zobaczymy, nie wiadomo. A inna jeszcze opcja jest taka, że wszyscy razem będziemy, ale w obozie koncentracyjnym w Stutthofie. I teraz niepodpisanie listy wiązało się z takimi konsekwencjami. Z drugiej strony podpisanie listy, jeżeli w rodzinie mam albo sam jestem w wieku poborowym, to pójdę do Wehrmachtu i trafię na front wschodni. A więc albo Wehrmacht, albo Stutthof. To była taka alternatywa. I ktokolwiek dzisiaj by mówił w sensie zarzutu, że ktoś podpisywał listy, to jest zupełnie taki Engels Deutsch, to jest zupełnie co innego niż Volksdeutsch w Warszawie. Tylko jedna wątpliwość, czy jednak... Oczywiście, że o tym musimy pamiętać. Wpisy, znaczy nawet nie wpisywanie, bo właśnie ta lista w Warszawie to funkcjonowało zupełnie według innych zasad. Ale z drugiej strony, czy nie było też na Kaszubach takich, którzy podpisywali listę dlatego, że rzeczywiście czuli się Niemcami? Chyba oczywiście, byli, że tak. Prawda? No więc, tak, krótko mówiąc, mamy taki znacznie trudniejszy, bo to jest bardzo szerokie spektrum. Od tych, którzy podpisują, bo czują się Niemcami, po tych, którzy podpisują, bo właśnie boją się tych wszystkich rzeczy, o których mówię. Ale nawet jak rozmawiam ze starszymi osobami, to oni zaznaczają, my byliśmy Engels Deutsch. Tak? Wyjaśnijmy to. No właśnie, więc tak, niemiecka lista narodowościowa i cztery kategorie. Reichsdeutsch to jest taki aktywny politycznie Niemiec, członek NSDAP. Volksdeutsch to jest taki, który jeszcze nie jest członkiem NSDAP, ale bardzo by chciał być członkiem NSDAP. Engeldeutsch to jest taki, który... Tak, że być może kiedyś stanie się Niemcem, jest kandydatem na Niemca. Tak? I czwarta kategoria to są ci, którzy po prostu nie podpisują listy i są według Niemców są spolonizowani, tak? Ale tak naprawdę są Polakami. Renegaci. Tak, z punktu widzenia niemieckiego renegaci. I teraz 54%, to jest ważne, 54% ludności Pomorza podpisało niemiecką listę narodowościową, a 45% nie podpisało. Czyli prawie połowa decydowała się na ten trudny los. No i potem jest, no mamy koniec wojny, 45 rok. W filmie tutaj się historia się tragicznie, ale się kończy. A tak naprawdę właściwie się, ale w ogóle się nie kończy trudny los Kaszubów. Bo dalej się zaczyna. No właśnie, co się zaczyna dalej? Jak wygląda życie? No właśnie, może najpierw, jak wyglądało to, chociaż to już Tomek mówi, jak wyglądało wejście Rosjan. Jak wyglądało życie po wojnie? Dobrze, ja bym może o dwóch rzeczach powiedział. Znaczy, bo po pierwsze niewątpliwie ciąży to, że w tej sytuacji powojennej o tym doświadczeniu końca wojny nie można mówić. Prawda? To jest, ale w ogóle o doświadczeniu końca wojny się nie mówi. O tym, co naprawdę się działo i znowu Kaszubi nie są tutaj wyjątkiem. To są, tak, to jest są powszechne doświadczenie. Tak, to są te społeczności, które właśnie i też właśnie gdzie indziej też znajdziemy podobne. Z punktu widzenia Rosjan wchodzących to jest kompletnie oboje. Jakiś Kaszub, jakiś Ślązak, prawda? To wszystko jest takie niejasne.
Druga rzecz, która jest istotna, że w tym państwie, które jest po 45, regionalizm to jest właściwie równorzędny jak separatyzm. Prawda? W związku z tym wszelkie formy regionalizmu to jest coś, co należy zwalczać. I w związku z tym ten ruch właściwie bardzo nie może, znaczy nie to, że nawet nie może działać, ale tworzy się wokół niego taką atmosferę, prawda, że to jest coś znowu niepewnego, właściwie nie wiadomo, czy takie naprawdę polskie. I chyba dość długo to, znaczy właśnie ja ci mień, czy trwało wychodzenie, czy trwa wychodzenie. Ale z drugiej strony jeszcze Kaszubi są jedynym regionalizmem, to słowa troszeczkę są zawodne, którego PRL jednak próbuje używać instrumentalnie, bo jest potrzebna jego legitymizacja na Pomorzu, bardzo mocna. Plus w okresie gomułkowskim to jest jeden regionalizm, którym pozwolono właściwie założyć jakieś struktury, które mniej lub lepiej trwały, mając bardzo ciekawą kartę w okresie Polski Ludowej, już potem w okresie Solidarności, bo tu będą postacie i nazwiska bardzo ciekawe, ale to był właśnie też troszeczkę cud, głównie dlatego, że nawet najciekawsi, najtrudniejsi ludzie w Polsce Ludowej nie bali się właśnie Kaszubów jako separatyzmu. To zbliżenie przedwojenne, kiedy Kaszubowie zajęli pierwsze miejsce w gronie tych podejrzanych zachodnich Polaków. Tutaj troszeczkę oddziaływało. Władysław Gomułka zresztą miał jakiś podobno sentyment do Kaszubów, nie wiadomo dlaczego. No więc jakby dochodzimy do PRL-u. Pierwsze wrażenie, wyobraźmy sobie, że taką rodzinę kaszubską, która podpisała listę narodowościową, są Engeldojczami, potem są, doświadczają grabieży, gwałtów przez Rosjan, a potem głowa tej rodziny zostaje wywieziona na Syberię, tam spędza rok, dwa na przykład i wraca. I oczywiście potem ktoś przychodzi i niech mi pan opowie o wojnie, a mamy czasy stalinowskie. No to wiadomo, że ktoś taki nawet się nie zająknie. Dzisiaj na Kaszubach jest absolutnie zmowa milczenia. Inaczej była, bo to pokolenie moje już nie bardzo rozumie, dlaczego nasi dziadkowie, pradziadkowie nie chcą o tym opowiadać. Dlaczego oni nam o tym nie mówią? I kiedy przychodzę i robię wywiad, to zazwyczaj wygląda to tak, że no powiedz dziadek, powiedz temu panu, już ci nic nie grozi, a dziadek nie mówi. Najlepszy przykład, w zeszłym tygodniu rozmawiam z człowiekiem, którego kuzyn wrócił z frontu wschodniego na urlop na kilka dni i zaraz miał potem znowu jechać, oczywiście jako żołnierz Wehrmachtu, znowu na ten urlop. No to ten dziadek przestrzelił mu nogę, a potem żeby ten człowiek nie wrócił tam, a potem wstrzykiwał mu lekarstwa, jakieś substancje, żeby ta rana się nie goiła. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest akt bohaterskiego sabotażu. Po prostu bohaterski Kaszuba wolał sobie nogę przestrzelić niż walczyć w mundurze Wehrmachtu. A co się okazuje? Ten starszy człowiek zacina się i nie chce o tym opowiadać. I nie mówi mi tego do kamery, bo się boi. Jego syn mówi, tato, mów, no dlaczego nie chcesz o tym mówić? A dziadek nie powie, bo takich rzeczy się nie mówi. Bo o tych rzeczach się nie mówi. Bo się nie można było mówić o tym przez lata PRL-u. W 70 roku, kiedy sprowadzano żołnierzy z centrum Polski, wieziono ich, żeby strzelali do robotników w Gdańsku i w Gdyni, co im mówiono? Młodym chłopakom, którzy mieli po 18-19 lat, że oto Kaszubi dogadali się z Niemcami i chcą Gdańsk odłączyć do Niemiec. Oczywiście, że to jest wierutna bzdura, ale ktoś stwierdził, że taka argumentacja będzie przekonująca. A więc to świadczy o tym, jaki PRL miał stosunek do Kaszubów i jak sami Polacy mieli stosunek do Kaszubów. Ja bym, może byśmy oddali Państwu głos, bo Państwo na pewno macie pytania, bo my pewnie moglibyśmy dalej kontynuować i długo jeszcze, ale dobrze było, żeby zapytać naszych gości o coś, co Państwa interesuje. Bardzo proszę. Czy są jakieś pytania? Albo głosy odrębne. Albo tak. Głosy odrębne może. Tylko mikrofon. Czy mamy mikrofon? To może albo jeden z naszych właśnie.
Jeśli można, ja uważam, że ten film jest znakomity. Byłem zachwycony malarskością tego filmu, bo o tym mówiliśmy. Mówiliśmy tutaj o historii i od razu mi się oczywiście przypomniał ten pierwszy film Bajona. No to jest zupełnie ta sama konwencja. No przepiękne. No czułem się, jakbym oglądał obrazy. Znakomite. Może nawet za dużo tego było, ale no niesamowite. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie, ja sądzę, że takie filmy, tak jak panu ciężko choremu, umierającemu, podobno nawet panu Kucowi za filmy śląskie trzeba podziękować, tak panu Bajonowi za filmy te właśnie pomorskie, kaszubskie, bo dzięki niemu taka propaganda, jak nieraz się słyszy, no, słynna dziadek z Wehrmachtu, to zupełnie inaczej to by nie chwyciło w tej chwili, mi się wydaje, po tym filmie. I rzeczywiście u nas jest takie warszawsko-centryczne czy spojrzenie. No ja skończyłem historię, co prawda dość dawno, ale mimo wszystko, że pisałem pracę magisterską z okresu II wojny światowej, to właściwie o Piaśnicy no, nie słyszałem, przykro mi ogromnie. Dopiero później się o tym dowiedziałem. Więc i ta Piaśnica w ogóle, no jest to, mówi się, że to jest taki jak drugi Katyń w jakimś sensie, prawda? Film jest znakomity, proszę panu, bo no, nie wiem, tutaj pan będzie może miał możliwość przekazania. Chcemy rozmawiać jeszcze. Tak, właśnie, że ten serial może rzeczywiście pewne rzeczy wyeksponuje i wyjaśni. I tu jest właśnie w tym serialu, nie wiem czy to będzie, że właśnie ta kwestia tych powojennych losów, że traktowanie tych Kaszubów, tak jak i Ślązaków, jak Mazurów, no nie wiem ilu Kaszubów wyjechało do Niemiec, na przykład Mazurów masa, prawda? Mazurów prawie wszyscy. Słucham? Nie, przepraszam, mówię, że tylko pewnie się spina ten z mikrofonem na kamerze. Aha, dobrze, już ten. Więc sądzę, że takie filmy są niezbędne, dlatego że mamy cały czas ogląd warszawsko-centryczny, królewiacki, że tak powiem, starymi określeniami, a no to teraz może Kresy, ale Kaszuby, Pomorze, no kto tam Piaśnicy słyszy? A jak pan mówi 40 tysięcy ludzi, no to się nie mieści w głowie. W Piaśnicy 10-12. O, chyba już mogę. Sprostuję. W Piaśnicy 10 do 12 tysięcy, ale w tym samym czasie na całym Pomorzu 40 tysięcy. I w ogóle ta Piaśnica jest ciekawym przykładem, bo tam jest, szacuje się około 2 tysięcy, to są właśnie te elity kaszubskie, to jest Gdynia, ale to jest ogromna ilość psychicznie chorych przewożonych. No właśnie, bo pan profesor jest specjalistą do eugeniki, a to znaczy... Znaczy, tak, to jest taka... To jest taka nazistowska eugenika. To zostaje włączone do nazistowskiej eugeniki, bo są przywożeni także chorzy psychicznie z innych, z Niemiec. Jest dyskusyjne, prawda, bo w gruncie czy nie wiadomo, dyskutuje się, czy też nie byli, czy nie były jeszcze inne kategorie przywożone, ale w każdym razie w tym widać, że tam się jeszcze więcej kłębi niż tylko to, od czego wyszliśmy, czyli likwidacja elit kaszubskich. Zresztą właśnie przypominam, to były te postacie chorych w scenie filmu z Piaśnicy. Proszę bardzo, czy tutaj... Bardzo żałuję, że nie ma reżysera, miał być. I chciałam bardzo serdecznie prosić o przekazanie, że film jest piękny. Przybliża nam pewną historię. Ja tę historię oczywiście rozumiem. Regionalną miłość i taką chęć odnalezienia tych wszystkich szczegółów, ale dla mnie ten film był po prostu o losach ludzi. I te losy można znaleźć w każdym miejscu naszego kraju. I większość tamtych okrutnych często czasów byłyby zbieżne, albo podobne przeżycia, albo trudne przeżycia. Natomiast sam film był dla mnie cudownym przeżyciem oglądania. Właściwie czasami były to
fragmenty, prawie że jak pejzaż malarski, ukazane zdjęcia, czy mgły, czy nawet epizod śmierci, kiedy następuje rozstrzelanie, jest przejmujący. Dozwolnione tempo jest bardzo ważne dla mnie i chciałabym właśnie, żeby panowie byli uprzejmi przekazać, że bardzo czekam na serial, bo chciałabym się oczywiście więcej dowiedzieć na temat tego, ale ja akurat nie mam braków historii. Po prostu uważam, że jak ktoś się chce czegoś nauczyć i dowiedzieć, to się dowie. Takie losy są bardzo trudne do opisania, a film jest krótki. Więc ja nie mam nic do zarzucenia reżyserowi. Uważam, że zrobił po prostu piękny, dobry film. Ja jestem Państwu winien wyjaśnienie, czego nie zrobiłem wcześniej, przepraszam. My oczywiście zapraszaliśmy pana Filipa Bajona i on się zgodził i miał być. Tylko w ostatniej chwili, znaczy dwa dni temu, powiedział, że niestety nie może być, bo on ma trzy dni takie, gdzie jeździ między Warszawą a Łodzią i on po prostu nie jest w stanie, bo gdzieś ma też pokazy i kazał przeprosić. No tak wypadło z wielkim żalem, ale oczywiście przekażę te wszystkie głosy razem z dokumentacją fotograficzną, że była pełna sala i z nagraniem tutaj również. Myślę, że będzie usatysfakcjonowany bardzo. No tak, tak, tak myślę, no ale ogromnie mi przykro. Mam nadzieję, że no zawsze staramy się, żeby był ktoś, ale tutaj no nie dało się, tym bardziej, że za mało czasu mieliśmy, żeby potem, bo ja chciałem jeszcze scenarzystę zaprosić, ale też już się nie dało, bo to było za późno. Do przedwczoraj myślałem, że będzie... Ale to jest bardzo ważne, żeby panowie przekazali mu, że to jest też artystyczne dzieło. To jest po prostu dzieło, które warto zobaczyć. Dobrze. Nie tylko z uwagi na jego historyczny podkład. Chwileczkę. Moment tylko. Ja się bardzo cieszę akurat z tej dyskusji, która była, bo się mnóstwo dowiedziałam rzeczy, o których nie miałam pojęcia. I chciałam jeszcze powiedzieć o tym, o historii dziadka Tuska. Przecież... To ona akurat bardzo, z tego co ja wiem, to bardzo potwierdza to, co panowie mówili. Ja czytałam jakąś książkę o Tusku, straszliwie dawno nie pamiętam autora, ale było napisane, że dziadek Tuska, rzeczywiście wcielony do Wehrmachtu, przebił się przez front i walczył po drugiej stronie. A jego wnuk zielonego pojęcia o tym nie miał, ponieważ dziadek Tuska tego o tym nie mówił, tak jak panowie mówią. Zdaje się, że proszę potwierdzić, jeżeli to jest prawdziwa historia. Ja też o tym słyszałem, że tak dokładnie było. Ale rzeczywiście z tego, co my rozmawiamy ze świadkami epoki, nagrywamy takie notacje. Zresztą Tomek właśnie nagrywa dla nas, dla naszego programu Świadkowie Epoki. My w tym roku nagraliśmy ponad 350 takich relacji świadków epoki. To są ludzie już po 90. Tomek nagrywał teraz panią, 104 lata miała, 30 minut tylko mówiła, bo potem była zmęczona, 104 lata. I dlaczego o tym zacząłem mówić, bo to doświadczenie niemówienia, mam wrażenie po obejrzeniu tych wszystkich 300 notacji ponad, z czego sam zrobiłem 1/3, mam wrażenie, że takie jest doświadczenie, w ogóle nie mówiono o tym. Bo przecież to wszystkim zagrażało. Ludzie jak wracali z obozów nie chwalili się tym, byli ofiarami. Przez długi czas Żydzi, którzy też siebie traktowali jako ofiary, jako rzecz wstydliwą, nawet w Izraelu byli tak traktowani. To dopiero potem się zmieniło. Akowcy oczywiście, że nie mogli mówić o swojej przeszłości, więc to było absolutnie doświadczenie powszechne, że się nie mówi o tym. I potem dzieci się wychowywały w takim milczeniu, chociaż wiedziały często co było i dopiero kolejne pokolenia zaczynają się dopytywać, no ale czasami jest za późno, żeby się dowiedzieć. Tutaj jeszcze mikrofon dla pana z przodu.
Dzień dobry. Ja chciałem tak dopytać, bo o ile dobrze rozumiem, Kaszubi. Koniec XIX wieku zaczyna się świadomość kaszubska. Na początku XX wieku, ponieważ panowie są Prusakami i na dodatek oni są protestanci, to my tak racjonalnie wybieramy tą Polskę. Potem jest pierwsza wojna światowa i musimy tam ginąć za jakieś Prusy. Potem przychodzi Wersal, wybieramy tę Polskę racjonalnie. Potem przychodzą Helerczycy i generalnie bardzo nas zniechęcają do tego. Potem druga Rzeczpospolita traktuje nas fatalnie. Nikt z nas, z tych Kaszubów, nie jest w żadnych władzach. Pan Abraham umiera zgorzkniały. Potem przychodzi II wojna światowa. Wszystkich Polaków, tych lubiących Polskę, Kaszubów, Niemcy i ci Kaszubi bardziej bliżej Niemiec wybijają. Potem jest II wojna światowa i cały czas się zastanawiam, dlaczego i o co chodzi z tą miłością Kaszubów do Polski. To, co pan powiedział, to jest i prawda, i nieprawda. To znaczy, bo to jest tak duże uproszczenie, że... Zrekapitulowałem to, co usłyszałem. Tak, tak. Więc są... To wszystko, tak, to wszystko, co pan powtórzył, było tu powiedziane, ale trzeba pamiętać, że my też mówimy o pewnych kontekstach. Mówimy o pewnych... To nie jest cała prawda, tak? Że na przykład wszyscy Kaszubi zostali opowiadający się za Polską, że zostali wymordowani, bo przecież powstała partyzantka, tak? Tajna organizacja Gryf Pomorski, no, robili ją żywi ludzie, tak? Więc i tak dalej, i tak dalej. Coś w tym jest, ale nie jest to wszystko do końca prawdą, ale na pewno to było tu mówione i tak po części było. Natomiast o co im chodzi, dlaczego oni tak chcą być w Polsce? W tym pokoleniu moim, na 11 listopada, na rynku w Kartuzach, przyszło całe miasto pod flagami biało-czerwonymi i był świetny happening. I jakbym wszedł w tłum i zapytał, a dlaczego ty chcesz być z Polską, to ludzie by się zaczęli pukać w głowie. No jak to? Przecież ja jestem Polakiem. Chcę, bo chcę. No, co za głupie pytanie. Więc tak po prostu jest. No. Są Polakami. Dzisiaj już są Polakami. No ale w tym XIX wieku jeszcze nie byli. Tak to była taka racjonalna decyzja kogoś? Jak poczytać publicystykę z przełomu XIX i XX wieku, no to młodo Kaszubi w tonie przekonującym. Słuchajcie, no rodacy, z Polską będzie okej. Jesteśmy Polakami, czujmy się Polakami. Przekonuję was do tego, żebyście czuli się Polakami. To jeszcze jest przełom wieków. To jest specyfika publicystyki pomorskiej ówczesnej. Ja jeszcze może dodając, jednak my mówiliśmy o pewnych problemach tego okresu międzywojennego, ale przecież ta elita, która zostanie wymordowana, ona jest w dużym stopniu kształtowana w okresie międzywojennym. Ona wtedy wyrasta, więc to jest z jednej strony proces niezrozumienia odmiennych tradycji, szczególnie w ten pierwszy czas, ale równocześnie budowania czegoś nowego. To nie jest tylko takie, trochę jak to zabrzmiało, prawda, trwanie w niezrozumieniu. Nie. Na tym polega też dramat, że ta młoda elita, która wówczas się kształtuje, że ona w dużym stopniu ginie w trakcie czasu drugiego. Z kolei jak się czyta publicystykę z okresu międzywojennego, to takim gorącym tematem dla publicystów z Warszawy również, może głównie, jest tak zwana kwestia kaszubska. To znaczy mówi się o tym, że my Polacy musimy jakoś tak tych Kaszubów dowartościować, bo oni są dla nas tacy ważni, a my jesteśmy dla nich trochę nie fair. A więc taki głos wśród publicystów się pojawia i za tym głosem
należy założyć, idzie wiele również czynów, tak? Że my jakby wyciągamy dłoń, my Polacy wyciągamy do Kaszubów, Kaszuby ją przyjmują, wyciągają do nas, jest pewnie wiele inicjatyw, które scalają, tak? O tym nie powiedzieliśmy może, albo może powinniśmy, bo rzeczywiście ten obraz, który pokazujemy, może się wydawać jednostronny. No. Także my mówimy o pewnym kontekście, ale oprócz tego jest wiele działań prawdopodobnie, które mogłyby przeczyć temu kontekstowi, co nie znaczy, że ten kontekst jest fałszywy. Czy jeszcze są jakieś pytania? Ja nie mam na ten temat niestety żadnej informacji. Czy on, myślę, że on, no to jest, on dopiero jest tutaj nie, od niedawna, tak? Nie, ale nie wiem. Przyznam, że nie wiem. No, ja czekam na serial, bo wiem, że zostało tego materiału dużo nakręcone. Wiem, że ten realizatorzy byli 3 lata na planie. Przez 3 lata był kręcony ten film, 6 lat w ogóle powstawał. I budżet tego filmu to jest 15 milionów złotych. Więc taka... Nie tego filmu, ale w ogóle tych zdjęć. Ja sądzę, że w ramach tych zdjęć jest nakręcony też serial i myślę, że on zresztą wiele wątków wyjaśni. Upłynni te wątki, które tutaj tak są poszarpane i pozwoli też związać się może bardziej emocjonalnie z tymi postaciami, bo w tej wersji mam wrażenie, że tego mi akurat brakowało w tym filmie. Jest historia, tak, ale to takie moje odczucia. A tak z ciekawości językowo, bo tutaj mieliśmy w tym filmie przekłamanie, bo Prusacy mówili po polsku. Prusacy mówili po niemiecku, Kaszubi po kaszubsku i niemiecku. Czy Polak ma problem ze zrozumieniem kaszubskiego, a w drugą stronę, czy Kaszub rozumie polski? Znaczy, czy w ogóle było coś takiego, że my rozumieliśmy Polaków? Tak normalnie po ludzku, jak przychodził Polak, to było tak, że rozumieliśmy, bo wybraliśmy tę Polskę z jakiegoś tam. Cały czas ten wątek mnie. To znaczy... Pytanie dotyczy tego, czy Kaszuba rozumie, nie znając, nie posługując się językiem polskim, czy rozumie polski język? Tak. Rozumie piąte przez dziesiąte, tak jak ten dzisiaj to już jest nieaktualne. Oczywiście. Dzisiaj każdy Kaszuba mówi po polsku i pytam o tamten czas, kiedy ktoś wybrał... 100 lat temu, dajmy na to, tak? Polska. No to piąte przez dziesiąte się rozumieli. Czyli też nie było jedności językowej, żeby łatwiej zrozumieć Polaka niż Niemca. Łatwiej mu było zrozumieć. Problem polega na tym, że ten Kaszuba chodził do niemieckiej szkoły, więc niemieckim posługiwał się biegle, a polski rozumiał, bo polski był podobny do jego domowego języka. Bo on się, taki Kaszuba miał 2 języki. Jeden był oficjalny, niemiecki, a drugi to był ten, którym posługiwał się w domu. I przyjechał ten Polak z centralnej Polski, zaczął mówić po polsku i rozumieli się nawzajem piąte przez dziesiąte, ale jakoś tam się mogli dogadać. Mniej więcej tak jak dzisiaj, nie wiem, jeżeli pan nie rozumie kaszubskiego, znaczy nie uczył się nigdy kaszubskiego, no to zrozumie pan mniej więcej 40-60%. Ale jak pan już 3 miesiące spędzi pod jednym dachem z kimś, kto codziennie mówi po kaszubsku, to będzie pan rozumiał 100%. To jest taki język. Bardzo proszę. Dotyczące, bo w międzyczasie mi się przypomniało, dotyczące Selbstschutzu. Tam pan mówił, że mordowano elitę, między innymi mordowano księży. I wiem, że to pan profesor może będzie wiedział, tak mi się kojarzy, był taki ksiądz, który był bliskim kuzynem późniejszego znanego z Afryki generała Rumla i nawet on, ten Rumel, mimo jego interwencji, nie tego księdza nie dało się uratować i został również czy w Pieśnicy, czy w ramach tej jesieni na pomorskiej zamordowany. I tu mnie intryguje, może to jest uproszczenie albo przesadzam, ale pewna analogia między sąsiadami, sąsiedzi polscy i sąsiedzi żydowscy, a tutaj sąsiedzi, którzy się znali, jeden zostali później w tym Selbstschutzie i oni wydają tych ludzi. I pan mówi, że ci Kaszubi byli szokowani. Czyli z tego wynika, że tu jest pewna jakaś taka, no to nie jest cecha czy Polaków, czy Niemców, czy Żydów, tylko jakaś cecha generalna ludzka, nie wiem. No i jak pan profesor zresztą to myśli jako no, analizujący chyba takie sytuacje nie tylko na Kaszubach. To rzeczywiście Selbstschutz jest bardzo takim trudnym moralnie pytaniem, bo to jest po pierwsze
była to dość liczna formacja. Wydaje mi się, że to było coś ponad 30 tysięcy na Pomorzu. Są to właśnie sąsiedzi. Są to formacje, które w ocenie samych Niemców działają wyjątkowo brutalnie. Czyli znowu na filmie to nie zawsze było rozstrzeliwanie, to niekiedy było znacznie brutalniej. I zresztą to może też wyjaśniać, bo dokładnie nie znam, ale to może dokładniej wyjaśniać tą sytuację właśnie, gdy nawet interwencje nie pomagają, żeby kogoś uratować, bo Zelbschutz zachowywał się w taki sposób, że często, dlatego nawet rozwiązano go w pewnym momencie, bo on był zbyt słabo pod kontrolą. Tam były jakieś właśnie emocje w rodzaju zemsty, tego skumulowanego jakiejś nienawiści, a równocześnie połączonej ze świetną znajomością, no bo to są sąsiedzi, więc oni w tym momencie, tak jak była mowa, oni dokładnie jest wiadomo, kto jest kim i gdzie. I niewątpliwie z tego względu jest to bardzo, bardzo trudne i bardzo bolesne pytanie. Mam wrażenie, że to w ogóle tak się dzieje, bo przecież takich sytuacji jest dużo. Na Wołyniu było to samo, a w Rwandzie też to samo. To znaczy, i że te takie zrywy jakieś krwawe są jakieś koszmarnie, absurdalnie krwawe właśnie i brutalne. Nieproporcjonalnie do takiej potrzeby, ja rozumiem, znaczy w cudzysłowie potrzeby, wiemy, że trzeba eliminować, ale nakład jakiejś takiej wysiłku, znaczy ileś wysiłku włożone w to, żeby znaleźć sposoby w ogóle, tak, udręczenia jeszcze tych ludzi, to jest niebywałe, ale to jest, mam wrażenie, taka chyba ludzka rzecz, z natury, znaczy może ludzka to nie jest zło. Gdzieś tam z natury. Pamiętajmy, że 20 lat wcześniej wchodziła Polska. Czyli można by powiedzieć, że teraz ci gnębieni przez setki lat germanizacji, Kaszubi, germanizowani, mieli za sobą swoje wojsko, mogli się mścić. Być może sprawa nie jest zbadana, ale ja nie znam relacji żadnych, żeby Polacy w 1900, Kaszubi, Polacy w 1920 robili, tak jak Selbstutz robi w 1939, żeby robili jakieś pogromy. Tu nie chodzi o to, że ja teraz chcę powiedzieć, że Polacy są cacy, a Niemcy są B. Wydaje mi się, że zachodzą jakieś czynniki, można by to przeanalizować. Myślę, że psychologowie społeczni już dawno nad tym pochylali głowy, tak jak na Wołyniu, tak jak właśnie tu na Pomorzu, czy w Rwandzie. Czasem te czynniki zachodzą i ta iskierka zapala świecę, a czasem nie zachodzą, nie ma iskierki, świeca się nie zapala. Czy jeszcze Państwo macie jakieś pytania? 18 tysięcy dzieci uczy się w Polsce języka kaszubskiego obecnie, około. Szanowni Państwo, dziękuję Panom ogromnie za...